multitasking to bullshit. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Pewnie każdy ma doświadczenia z multitaskingiem i tutaj nie mam na myśli multitaskingu na iPhone'ie. Każdy pewnie próbował robić kilka czynności jednocześnie z różnym skutkiem, przeważnie gorszym niż lepszym. No nie da się. Ten stan flow jest to taka trochę nagroda dla wytrwałych. Ta esencja produktywności, czyli stan... ekstaza, tak, flow state. Nirvana. Jeżeli poziom trudności był zbyt wysoki, człowiek nie jest w stanie osiągnąć flow state. 10 tysięcy godzin potrzebujemy praktykować jakąś jedną czynność z entuzjazmem, żeby osiągnąć mój poziom mistrzowski. Ćwiczeń Michali w książce stwierdził, że wymaga to 10 lat praktyki w danej dziedzinie, żeby osiągać flow state. Dana czynność będzie trwała dokładnie tyle, na ile ją wyestymujemy. Jeżeli założymy, że nasz trening trwa godzinę, to zrobimy go godzinę. Jeżeli założymy, że trwa 3 godziny, to potrwa 3 godziny. A jeżeli ustalimy, że mamy tylko 15 minut, to potrwa 15 minut. Ten flow state nie jest tylko jednym punktem, ale może być silniejszy, mocniejszy, trochę słabszy. Tak. Jeżeli chcielibyście zawalczyć o poczucie stanu flow, to wpadnijcie do nas na trening. Witamy w kolejnym odcinku PTA Podcast, gdzie szukamy odpowiedzi na pytanie, jak podnieść jakość swojego życia. Moim partnerem rozmowy jest Mateusz Typułkowski. A te piękne wprowadzenia, jak zwykle, są autorstwa Bartka Lubeckiego, czyli naszego head coacha i mojego partnera w rozmowie. A dzisiaj porozmawiamy o flow state, o przepływie, o koncepcji stworzonej przez Michalija Csikszentmihalyija. Nikt nie wie, jak on się nazywa tak naprawdę. Wydaje mi się, że on sam nie potrafi swojego nazwiska wypowiedzieć z pełną odpowiedzialnością, ale rzeczywiście był to węgierski-amerykański psycholog, który zasłynął badaniami z obszaru psychologii pozytywnej. Zatem to jest takie trochę nawiązanie do tego tematu, który mówiliśmy ostatnio, czyli o prokrastynacji, no bo tam mówiliśmy o czymś dokładnie odwrotnym, czyli czymś, co niszczy naszą produktywność, o powodach, a dzisiaj idziemy w kontrze, czyli ta esencja produktywności, czyli stan... ekstaza, tak, flow jest. State. Nirvana. To zacznijmy trochę od historii. Michalij Csikszentmihalyi po II wojnie światowej rozpoczął badania właśnie nad stanem flow state, ekstazy, uniesienia emocjonalnego. Zbadał wpływ, albo może bardziej korelację zarobków oraz zadowolenia z życia i jak się okazało, wraz z rosnącymi zarobkami zadowolenie z życia pozostawało na stałym poziomie, co skłoniło go do dalszych przemyśleń i rozpoczął poszukiwania, co jest tą esencją zadowolenia z życia i co daje ludziom radość. Między innymi rozmawiał z kompozytorem, który stwierdził, że podczas tworzenia muzyki, podczas zapisywania nut na papierze, co zdaje się być dość prozaiczną czynnością. Jego umysł wchodzi w stan takiej ekstazy, specyficznego uniesienia, które powoduje, że zapomina o samym świecie, zapomina o jestestwie i oddaje się całkowicie czynności kompozytowania, tworzenia muzyki. Okej, no ten właśnie psycholog, którego nazwiska nie będę ryzykował wymawiać, prowadził później wówczas badania przede wszystkim na artystach, na muzykach i na sportowcach, ponieważ to u nich zauważył, że mają największą zdolność, umiejętność wchodzenia w ten stan tej ekstazy, oddawania się bezwarunkowo temu, co robią. No i jednoznacznie wykazał korelację pomiędzy tym na początku, że produktywność, poczucie produktywności jest powiązane z poczuciem satysfakcji, spełnienia. Poczucie braku produktywności jest związane z niepewnością, poczuciem podminowania i napięcia, ale że to, co przekłada się na to takie mistyczne poczucie szczęścia w życiu, to jest właśnie umiejętność regularnego wchodzenia w ten stan tej ekstazy, nazwany ogólnie przez psychologię pozytywną flow state, który właśnie udaje się osiągać nielicznym, pod pewnymi warunkami i o tych warunkach, o tym jak to zrobić, będziemy dzisiaj właśnie sobie rozprawiać. Osadzamy nasze luźne rozważania w obszarze produktywności, no bo wiecie, geneza naszego podcastu jest taka, że badamy generalnie wpływ aktywności fizycznej na jakość życia, a jeżeli mówimy o jakości życia, nie możemy pominąć produktywności i jakbyśmy mieli ten fundament produktywności zbadać, to moglibyśmy stwierdzić, że produktywnością jest wszystko, co zawiera się w obszarze stworzonym przez trzy wartości, takim trójkącie. To jest czas, energia i uwaga. I to, co jest pomiędzy tym, co jest w polu tego trójkąta, nazywamy produktywnością. Wszystko, co jest poza. Czyli jeżeli spada nam uważność,
spada nasza produktywność. Jeżeli czas się przyciąga w nieskończoność w jakimś procesie, to znaczy, że spada nasza produktywność. Jeżeli nasza energia spada, spada nasza produktywność. Więc utrzymanie wszystkich trzech wartości na wysokim poziomie w momencie, kiedy coś robimy, jest wstępem do produktywności. Ale tylko wstępem. Cichszed Michali przedstawił flow state na innym wykresie, który łączył zależność pomiędzy umiejętnościami a poziomem trudności. Flow state to był taki sweet spot pomiędzy wyższym niż przeciętne poziomem trudności oraz wyższym niż przeciętne poziomem umiejętności danej osoby w danej dziedzinie. Tylko w tym momencie zachodził flow state. Jeżeli poziom trudności był zbyt wysoki, człowiek nie jest w stanie osiągnąć flow state. Może być to jakiś inny rodzaj skupienia bądź pobudzenia. Natomiast jeżeli poziom trudności jest zbyt niski, jest to uczucie kontroli i dominacji nad czynnością. Oba stany są w gruncie rzeczy ok, ale nie są takim pełnym stanem ekstazy i uniesienia. Tutaj, kiedy mówimy o tym stanie uniesienia i w ogóle o stanie flow, warto jeszcze poruszyć kwestię poczucia czasu, bo kiedy uruchamiamy w sobie stan flow, ulega zaburzeniu całkowitemu poczucie czasu. Przypomnijcie sobie, czy nie mieliście kiedyś takiego doświadczenia, że coś robiliście i to was tak pochłonęło bez reszty. Nie mówię tutaj o substancjach, które wpływają na stan świadomości, ale naturalnie, na freszu, że robiliście coś i mieliście poczucie, że kompletnie tracicie poczucie czasu. To było tak przyjemne. Pamiętam jeszcze z mojej bardzo wczesnej młodości, z życia sportowego, bo bezwzględnie sport, który trenowałem, czyli judo, przynosił mnie do stanu flow. Pamiętam taki trening, kiedy już byłem mocno zmęczony i mieliśmy sparingi. I sparowałem z moim kolegą z klubu i pamiętam do dzisiaj sekwencję ruchów, którą wykonałem, która udało się włączyć bez najmniejszego wysiłku. Było takie to podcięcie trafione idealnie w ruch i mój partner po prostu wyskoczył do góry, nakrył się nogami i bez żadnego wysiłku z mojej strony, ale z pełnym impetem z jego strony przypierdzielił plecami w matę. I to utkwiło w mojej pamięci jako taka kwintesencja tego stanu flow. Mógłbym sobie jeszcze więcej tego typu zjawisk przypomnieć. I za chwilkę będziemy przechodzić do tego, żeby jeszcze mocniej ten stan flow scharakteryzować. Natomiast zatrzymam się jeszcze przy kwestii w ogóle czasu. Czasu, poczucia produktywności, przechodzenia między stanem flow, deep work i w ogóle brakiem produktywności. Czasami jest tak, że pracujesz długo, a robisz mało rzeczy. Innym razem jest tak, że pracujesz krótko i masz wrażenie, że wszystko jest zrobione, i tak naprawdę nawet mogą się pojawić takie wyrzuty sumienia, że kurde, za szybko to wszystko ogarnąłem, teraz co tu robię. Tak jak w memie, went better than expected. Na przykład, tak jest. I teraz, czemu tak się dzieje? Ja tutaj tylko wrzucę dwa takie ogólne prawa, które rządzą produktywnością. Pierwsza zasada to jest zasada Pareto, która mówi nam o tym mniej więcej, że 20% naszych aktywności odpowiada za 80% wyników i ona jest aplikowalna do wszystkich branż, wszystkich dziedzin życia. Oczywiście ona jest pewnym uogólnieniem, to nie jest apteczna precyzja, ale najczęściej za 80% efektów odpowiada 20% naszych aktywności, więc jeżeli się skupiamy na strategicznie ważnych rzeczach, okazuje się, że w krótkim czasie możemy większość ogarnąć. A druga zasada, którą warto znać, to jest prawo Parkinsona, który mówi nam o tym, że dana czynność będzie trwała dokładnie tyle, na ile ją wyestymujemy. Jeżeli założymy, że nasz trening, efektywny trening fizyczny trwa godzinę, to zrobimy go w godzinę. Jeżeli założymy, że trwa 3 godziny, to potrwa 3 godziny. A jeżeli ustalimy, że mamy tylko 15 minut, to potrwa 15 minut. I lepiej zrobić taki krótki niż żadnego, prawda? A z czego to wynika? Nasz umysł poprawnie estymuje, ile nam co zajmie? Czy prokrastynacja, znowu wspominana w ostatnim odcinku, powoduje, że wypełniamy te luki, których byśmy normalnie ćwiczyli dalej, po prostu przerwą? Może się to brać z kilku czynników. Po pierwsze, z naszych doświadczeń względem danej czynności. Jeżeli na przykład jako dziecko jesteśmy ciągle przy tej systematyce sportowej, tak? Chodziłeś na treningi, tak jak ja chodziłem na treningi i zakodowałem sobie, że mój trening trwa zawsze 1,5 godziny, bo jako dziecko, jako młody chłopak, jako nawet junior, czy potem już dojrzały zawodnik, mój trening trwał 1,5 godziny, później 2 godziny, to bardzo wiele czasu potrzebowałem, żeby sobie przeprogramować w głowie, że ja mogę w 40 minut zrobić również efektywny trening. Po prostu wiedziałem, że potrzebuję 1,5 godziny, miałem pewne format zakodowany. To raz. Dwa. Jeżeli nie lubimy jakiejś czynności, musimy ją wykonać, mówiliśmy o tym przy prokrastynacji, to instynktownie, bazowo, organicznie przypisujemy jej większą
objętość czasową, niż rzeczywiście jest potrzebna, bo wiecie, na przykład, nie wiem, jest to jakaś trudna rozmowa, czy nie wiem, jakieś na przykład zadanie administracyjne, które mnie przyprawiałoby o ból głowy, że muszę siedzieć, jakieś dokumenty wertować, tak? No i mam te dokumenty przewertowane, to mówię, nie, no to 3 godziny to minimum to potrzebuję, tak? Bo biorę sobie jeszcze wszystkie te przerwy, destraktory na to i zakładam więcej niż to by mogło trwać, sabotując trochę ten proces. Więc prawo Parkinsona mówi o tym, że rzeczy trwają dokładnie tyle, ile przeznaczymy, przygotujemy na nie czasu. No dobra, i tak coraz bliżej przechodzimy do esencji tego stanu flow. Myślę, że warto jeszcze tutaj, zanim wejdziemy do rdzenia, pomówić o czymś dokładnie przeciwnym, czyli o multitaskingu. Nie wiem, Bartek, czy ty masz jakieś z multitaskingiem doświadczenia? Pewnie każdy ma doświadczenia z multitaskingiem i tutaj nie mam na myśli multitaskingu na iPhone'ie. Każdy pewnie próbował robić kilka czynności jednocześnie z różnym skutkiem, przeważnie gorszym niż lepszym. No nie da się. Zresztą przejdziemy potem do tego, ludzki umysł jest tak zaprogramowany, że może przetwarzać, z tego co pamiętam, chyba tylko 60 bitów danych w jakimś tam jednostce czasu, czy to było zmierzyłeś na minutę, czy na sekundę. Siksen Michali to zmierzył. Okay. Dlatego nie jesteśmy w stanie rozmawiać z dwiema osobami naraz i procesować obu konwersacji, albo nawet słuchać dwóch osób jednocześnie w stereo. Ja mam tak na 100% i do tego stopnia, że nawet modalności mi się włączają, czyli jak na coś patrzę, coś czytam, to czegoś nie słyszę. Więc ja uważam, że mam jakiś defekt wrodzony chyba, ale żyję z tym jakoś sobie radzę. Natomiast można go przekuć zawsze w wartość. Można koncentrować się mocno na tym. Że nie słyszę swojego partnera. Albo swojego przełożonego, tak? Nie jestem tak skoncentrowany na robocie, że nie słyszę. No, zatem słuchajcie, badania są jednoznaczne i nieubłagane i brutalne. Multitasking to bullshit. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. I kiedyś był taki hype na multitasking, to szczególnie w tych korporacyjnych środowiskach było takie modne robić wiele rzeczy naraz. Nawet istnieje taka mitologia na temat tego, że kobiety są lepiej predestynowane do tego, żeby robić wiele rzeczy naraz. Generalnie to jest nieprawda, to jest już jednoznacznie stwierdzone. Oczywiście jest tak, że ludzie wykonują wiele rzeczy naraz, ale to, na co należy zwrócić uwagę, że poczucie produktywności jest czymś zupełnie innym niż realna produktywność. To, że ci się wydaje, że ty robiąc 5 rzeczy naraz, robisz je produktywnie, może nie mieć nic wspólnego i najczęściej nie ma z tym, czy naprawdę działasz produktywnie. I każda czynność, gdybyśmy ją zmierzyli po prostu na czasomierzu, robiona osobno, jako single activity, kiedy tylko jej się poświęcasz, będzie zrobiona szybciej niż kiedy ten czas rozwlekasz na inne procesy. Zatem multitasking to jest generalnie zło, jest to brak produktywności, jest to droga do tego, żeby mieć poczucie takiego stanu niepewności, frustracji, podminowania, wrażenia, że wszystkie procesy są otwarte i są niezakończone i to jest bardzo frustrujące, więc multitasking to zło. I teraz po drugiej stronie tej osi mamy stan flow, prawda? No i teraz trochę o nim powiemy. Csikszent Mihály scharakteryzował 7 czynników, które definiują stan flow state bądź stan przepływu. Pierwszy z tych czynników to absolutna koncentracja, pełne zaangażowanie w daną aktywność. Także jest to nasza główna aktywna aplikacja, tak jak mówiliśmy o multitaskingu, i jedyna w danym momencie. Drugie to poczucie ekstazy, pełnego zatracenia i odczuwania przyjemności z danej czynności, aktywności bądź uprawianego sportu. Trzeci czynnik to pełna jasność działania, wiedza co musimy wykonać i w jaki sposób to wykonać. Czwarte to świadomość, że dana czynność jest wykonywalna i że posiadamy kompetencje oraz umiejętności do jej zakończenia. Piąty czynnik to uczucie spokoju i zatracenia, brak przemyśleń o codziennych problemach, zagwozdkach, zupełne wyłączenie samoświadomości. Szóste to wspomniane wcześniej poczucie zatracenia czasu. Ostatni, siódmy czynnik to wewnętrzna motywacja. Wykonywana aktywność jest nagrodą samą w sobie. Brzmi to wszystko pięknie, a my osadzamy to dlatego w podcaście o aktywności fizycznej, no bo dla bardzo wielu osób aktywność fizyczna jest takim jakby nośnikiem tego stanu flow, prawda? I oczywiście nie od razu, nie od samego początku. Ten stan flow jest to taka trochę nagroda dla wytrwałych. Zobacz, bo nauka każdej umiejętności sportowej. Ja w tym roku po raz pierwszy w ogóle stanąłem na nartach i no nie mogłem osiągnąć oczywiście tam stanu flow, ale po jakimś czasie, kiedy trenujesz, na przykład ze snowboardem tak miałem, że na początku
miałem dużą determinację do jazdy na snowboardzie, miałem mnóstwo bardzo upadków, często się przewracałem, to mi nie wychodziło, ale w końcu jak złapałem, tak, tam, to w drugim tygodniu jazdy rzeczywiście już mogłem czerpać czystą przyjemność. Tak jest z wieloma dyscyplinami sportu. Ćwiczeń Michali w książce stwierdził, że wymaga to 10 lat praktyki w danej dziedzinie, żeby osiągać flow state. Dość radykalne i ostre stwierdzenie. Możliwe, że da się to po części zrobić wcześniej. Tak. Ja też natknąłem się na taką informację, takie badania, że 10 tysięcy godzin potrzebujemy praktykować jakąś jedną czynność z entuzjazmem, żeby osiągnąć w niej poziom mistrzowski, ale to tak chyba nie do końca działa. Znaczy, jeżeli chodzi o te 10 tysięcy godzin, to nie wiem, ale osiąganie stanu flow jest możliwe na pewno szybciej niż po 10 latach i teraz, żeby to zrobić, ja to mówię dlatego, że na przykład mam tak trochę z bieganiem. Ja generalnie nigdy nie lubiłem biegać. To był mój znienawidzony sport. Nie lubiłem tej aktywności. Ale teraz biegam sobie regularnie i ostatnio właśnie jak z moim przyjacielem rozmawiałem, to przyłapałem sam siebie na takim egzotycznym zdaniu, że kurczę, jak mam iść robić trening siłowy, to wolę iść pobiegać. Więc co ja to powiedziałem w ogóle? I faktycznie ja biegam od niedawna, no bo to jest dopiero mój trzeci sezon biegowy. Ja sobie biegam zupełnie w swoim tempie, bez względu na jakieś tam wyniki tempo i tak dalej. I dzisiaj, kiedy sobie wychodzę rano, dzisiaj byłem o 6:30 biegać. Nie ma nikogo zupełnie w parku, w lesie. Wtedy czuję, że medytuję i jestem bliski tego stanu flow. To jest też pewnie spektrum doznań. Ten flow state nie jest tylko jednym punktem, ale może być silniejszy, mocniejszy, trochę słabszy. Tak. Myślę, że nie jest to jednoznaczne. No dobra, zatem jak ten stan flow złapać? No po pierwsze musimy wybrać czynność, którą po prostu lubimy. I tutaj pojawia się często problem, no bo jest wiele takich społecznych przekonań, że robienie tego, co jest przyjemne, co lubisz, jest w ogóle jakieś społecznie nieakceptowalne, to jest strata czasu. Kiedy rozważamy produktywności, to robienie tego, co lubimy, wydaje się jakimś guilty pleasure, jakimś grzechem. Tymczasem okazuje się, że najlepsi na poziomie mistrzowskim możemy być tylko w tym, co lubimy robić. Więc po pierwsze, żeby delikatnie ten stan flow zahaczyć albo go prowokować, stymulować jego występowanie, no to musisz określić, co lubisz robić. Odkryć jakieś nowe obszary być może swojego życia, albo masz jakąś pasję z dzieciństwa, malowanie, pisanie wierszy, whatever, co kiedyś było dla ciebie przyjemne, bo jako dzieci instynktownie robimy to, co dla nas przyjemne, bawimy się. Jako dorośli już potem te ramy społeczne są ciasne, no i nie wypada dzisiaj dorosłemu mężczyźnie czy kobiecie malować. To jest oczywiście bullshit, wypada i należy robić jak najczęściej, żeby czuć się szczęśliwym. Więc po pierwsze ustalić, co lubisz robić. Po drugie, zaplanować, kiedy będziesz to robił. Zaplanować sobie jakiś slot czasowy, czy to będzie 2 godziny na przykład, i poświęcić się tylko temu. Wyłączyć wszystkie dystraktory, powiadomienia w telefonach, wyciszyć sobie jakieś Instagramy, Facebooki, wszystko, dzwonki i oczywiście telewizję, jakieś informacje, które zatruwają twoją głowę, i skoncentrować się tylko na tej jednej czynności. Co znowu jest trudne, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego natłoku informacji, bo tutaj Instagram, tutaj Facebook, tutaj telewizja, tutaj radio, ciągle ktoś nadaje, ale właśnie chodzi o to, żeby to wyłączyć i skupić się tylko na tej jednej czynności, przygotować przestrzeń, w której będziemy to robić, żebyśmy mogli w sposób niezakłócony to robić, no i po prostu oddać się tej przyjemności, oddać się temu procesowi. Trust the process i obserwować, co w nas się dzieje. Warto też pewnie mieć cel wewnątrz tej czynności, tak żeby wiedzieć, do czego się zmierza i tak, żeby te działania były określone w jakimś kierunku, w którym zmierzamy. No wiesz, tutaj nie wiem, ja na przykład mam osobiste doświadczenia trochę inne z tym celem, no bo kiedy trenowałem sport wyczynowo, no to miałem te cele sportowe, tak? I udawało mi się ten stan flow podczas walki osiągnąć. Dzisiaj sport jest dla mnie tylko i wyłącznie narzędziem do utrzymywania sprawności i dobrej formy, dobrego samopoczucia. No i mam wrażenie, że ten mój stan flow podczas tego biegania, tej porannej medytacji biegowej, osiągam biegając właśnie bez celu. Więc moim zdaniem nie musi tak być. Czyli możesz robić coś, nie wiem, czy malowanie ma cel. No, nie jest jakieś dzieło, które chcesz ukończyć, tak? Ale no, to dzieło dalej może trafić do szuflady i też jest okej, tak? Więc tutaj, moim zdaniem niepotrzebny jest ten cel, żeby to zdefiniować, ale nie wiem, Bartek, czy mówisz to w odniesieniu do swoich doświadczeń, tak, czy tego... Jak jeździłem na snowboardzie, to najmocniejsze człowieka... doświadczenia flow state miałem, kiedy jeździłem po znanej mi już trasie i odpalałem sobie stoper, tak żeby ją pokonać jak najszybciej. Był to mały cel, jakby wewnętrzny, nie rywalizowałem z nikim, tylko z zegarkiem.
o marchewkę, okay, ale to mi dawało najlepszy odlot w tej czynności. No pewnie tutaj musielibyśmy też zwrócić uwagę na taką pewną naszą naturalną różnorodność charakterologiczną oraz okresy życia, w których jesteśmy. Tak? Ja dzisiaj mam bardzo stresujący okres w życiu, więc szukam aktywności, które mnie odstresowują, dlatego wymieniam trening siłowy, który jest stresem do organizmu, na trening biegowy w naturze, tak? I nie mam tam zupełnie celu. Ale to jest tak, że te same doświadczenia, te same aktywności mogą być odbierane zupełnie inaczej przez ludzi ze względu właśnie na taką naszą kulturową, charakterologiczną bioróżnorodność, tak bym to nazwał. Ćwiczeń Michali jeszcze często podkreślał, że aby ten flow state miał miejsce, dana czynność musi dawać dobro dla społeczeństwa, dla innych ludzi, czyli musi być z tym jakaś wartość. Najwyższe stany flow state wśród osób, z którymi rozmawiał, często to byli pracownicy, nawet jakieś, wykonujący jakieś prostsze zadania, typu praca na taśmie, czuli, że dają coś, jakąś wartość społeczną, tworzyli coś i to dawało im satysfakcję i radość, która motywowała ten flow state. Jeżeli chcielibyście zawalczyć o poczucie stanu flow, to wpadnijcie do nas na trening, do studia. Albo najlepiej wpadnijcie na jakiś trening otwarty, który organizujemy, bo naprawdę ta kompozycja wyrzutu hormonów, wyrzutu tej całej biochemii, która dzieje się w mózgu podczas aktywności fizycznej, jest nieporównywalna z niczym innym. No może tylko z seksem, o którym mówiliśmy też parę odcinków temu. Więc spróbujcie, wpadnijcie na trening i przekonajcie się, czy tam odnajdziecie swój stan flow. Polecamy też książkę Michalija, Csikszentmihalyija, o nazwie Przepływ, doświadczenie optymalne. Hello.